Nasze moce zniknęły? Hurra! Hurra! Śmiem twierdzić, że nasze moce nie zniknęły, tylko zostały przekazane chłopcom. I co teraz zrobimy? Możesz przestać, bo zobaczycie, co jadłam na śniadanie. Fu, a co to za wiejski humor? Ej, a spójrz w lustro, chyba widzę u ciebie dwie zmarszczki. Gdzie? Gdzie? Julka, wyjmij swoje bateryjki, albo cię będziemy musiały związać. Niczego nie rozumiecie? Nie możemy pozwolić im iść. Tak? Myślałam, że już to zrobiłyśmy. Oni nie są tak odpowiedzialni jak my. Ich działania zawsze są wolontaryzmem. A, to znaczy, że kierują się swoimi zachciankami i nie patrzą na innych ludzi? Tak, to brzmi jak oni. Ale skończ z tymi słowami, Julka. Bo to nawet straszniejsze od zaklęć czarnieckiej. Nie martwicie się o chłopców, prawda? Powinnyśmy się chyba martwić o innych ludzi. To już nie jest nasz problem. Odpocznijcie i cieszcie się ciszą. Tęsknię za mocami. Chłopcy nie zrobią z nimi nic wartościowego. Dobrze, że my robiłyśmy. Bo miałyśmy za mało czasu. Za to dużo zniszczeń. Ej, ale chłopców jest 3, a zdolności 4. To gdzie ta jedna? Chyba zjadłem złe grzyby. Ludziska, jeśli chcecie więcej odcinków wody, ognia, ziemi i powietrza z naszymi uczniami, zdobądźmy dużo polubień. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Z takimi rzeczami chodzi się do szpitala. Teraz krzaki do mnie mówią, a drzewa chcą się bawić w chowanego. Chyba znaleźliśmy ostatnią zdolność. A? I co wy robicie? Próbujemy się dostać do domu, ale to prawdziwa forteca. To jakiś wiejski Fort Boyard. Raczej program, gdzie jest logika, w którym przegrywacie. Dlaczego? Bo mamy supermoce i nikt ani nic nie jest w stanie nas powstrzymać. Aha. Nikt i nic, oprócz przeciwpożarowych drzwi. I kto to mówi? Dopiero co sam szarpałeś tą klamkę. Tak właściwie to marzniemy tutaj przy ciebie. A niby czemu? A bo temu. Żelazny argument. Chociaż nie, pusty jak twoje moce. Ach tak, a tak. Ludziska! Chcesz się ze mną siłować? Bułka z masłem. Chłopaki! To dawaj! Nie, sam dawaj! Nie, ty dawaj! Nie, dawaj ty pierwszy! Co, boisz się? Posłuchajcie mnie w końcu! No, dalej! Tam są drzwi otwarte. Jesteście bardziej szalone niż ta wierzba! Czyli to porównanie w ogóle ci nie przeszkadza? Musisz uciekać stąd jak najdalej! Nie, powinien tu zostać. Niech odda mi swoją moc. Ten pomysł ze szpitalem może wcale nie był taki zły. Tam ci nie pomogą. To samo mogę powiedzieć o was! Uciekaj z nami, jeśli nie chcesz, żeby cię wysłały w góry! Dlaczego ciągle tu jesteście? Zapomnieliście kompasu albo sumienia? Łapie, uciekajmy! Tomek, zrób kałużę! Nie tak, masz siłę wody! Tak! Jeden, jeden! Mogłyśmy wysłać ich pocztą polską, może by się zgubili. W
Więc ta cała sprawa z mocami, to prawda? Aha, super! Tylko mamy tu cztery ale, które nie pozwalają się nam tym cieszyć. Źle! Mamy cztery jednostki, na których możemy poćwiczyć nasze super umiejętności i przy okazji możemy się zemścić za ich mocowe nadużycia. Dzieci, gdzie jesteście? Kupiłam wam trochę pozaszkolnych lektur i quizów! Czas na piątkę! Czas na metamorfozę! Co to było? Przecież lubisz czarne! Piękno wymaga poświęceń. Chcesz pić? Serio? Już próbowałam tego triku z Danielem. To nie trik. Chciałam ci po prostu pokazać, że mi zależy. A ty tak od razu źle o mnie myślisz. Jakbym był kurą, która nie znosi jaj. Albo krową, która nie daje mleka. Albo... Dobrze, dobrze, załapałam. Przez te moce zaczynam być podejrzliwa. Skrzywdziłam go chyba. Przecież on jest... Co? To było takie proste! Teraz dopiero zostanie skrzywdzony! Widzę, że wszystko poszło dobrze. Nie do powiedzenia, dawno się tak nie bawiłem. Dziewczyny się obraziły i zamknęły w swoich pokojach, a nauczycielka sobie poszła. Cały dom dla nas! A więc czy to czas na... Na co? Na imprezę z okazji naszego zwycięstwa i naszych nowych supermocy! Tak! Tak! Widziałam jakąś reklamę o dużej klatce na sprzedaż. A te głupki się tam zmieszczą? Ledwie co. No dobra, to bierzemy i ja zapłacę. A ja się dołożę do kagańców i łańcuchów. Nawet ja nie będę się sprzeciwiać. Czujecie to? Ktoś coś gotuje? Albo coś płonie! Co to za książki? Co wy sobie myślicie? Przecież dom może się podpalić. Tomek!
Tomek, zgaś to szybko! Tak, już się robi! Tomek, nie tak! Masz przecież moc wody! A, tak, przepraszam, znowu zapomniałem. Można już patrzeć? Nie otworzę oczu pierwsza. Dobrze, ja otworzę. I gdzie poszli ci głupcy? Oni zaraz zniszczą cały dom! Musimy ich powstrzymać! Co robicie? Tak tylko żartowaliśmy. Śmiesznie było. Dziewczyny? Nie sądziłam, że sprzątanie jest takie relaksujące. Bo to nie sprzątanie, a wygrywanie. Aha. Pamiętaj, nawet nie próbuj się stąd ruszać. Jak coś zrobisz, to cię to zgniecie. Trzymaj się z daleka od łóżka, albo je zmoczysz. To nic osobistego, ale to była moja moc. Pomocy! Co się tutaj dzieje, dziewczyny? Nie spodziewałam się tego po was. Jurek! Złapmy Jurka i kupmy najmniejszą klatkę dla tych wandali. Albo lepiej, pudło i wysłać na Syberię. Pani Johnson, a skąd ma pani tyle prześcieradeł? No jak to skąd? Od tego waszego Tomka. Był tak zawinięty, że nie mógł się nawet ruszyć. Byłam w szoku. A teraz? A teraz biega rozbrykany, ale z jakiegoś powodu pobiegł prosto do łazienki. Może się pobrudził? Ludziska, jak poradzić sobie z chłopcami? Napiszcie w komentarzach. I dajcie suba, aby się dowiedzieć, co będzie dalej.